Żąda ujawnienia. Raportu Sasina. Koalicja Obywatelska żąda ujawnienia. Raportu Sasina. Żądamy się ujawnienia tzw. raportu Sasina, czyli zestawienia podziału spółek Skarbu Państwa między partie koalicyjne Zjednoczonej Prawicy, oświadczyły w Sejmie posłanki Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz i Barbara Nowacka. Opinia publiczna ma prawo poznać tę listę Misiewiczów, powiedziała Gasiuk-Pihowicz. Jak powiedziała na konferencji prasowej w Sejmie Kamila Gasiuk-Pihowicz, niedawno ujawniono, że istnieje coś takiego jak raport Sasina, czyli zestawienie podziału łupów, jakiego dokonały partie Zjednoczonej Prawicy w spółkach Skarbu Państwa. My dzisiaj żądamy upublicznienia tego raportu, opinia publiczna ma prawo poznać wszystkie szczegóły tego politycznego handlu posadami w spółkach Skarbu Państwa, opinia publiczna ma prawo poznać tę listę Misiewiczów, powiedziała Gasiuk-Pihowicz. Jej zdaniem sam fakt, że powstał taki raport, pokazuje, jak wielka musi być skala patologii i obsadzania państwowych przedsiębiorstw ludźmi z politycznego rozdania. Posłanka KO przekonywała, że lista Misiewiczów w spółkach Skarbu Państwa jest informacją publiczną i dostęp do niej jest niezbędny. Takie zestawienia pokazują, że w spółkach Skarbu Państwa rządzi polityka, a nie kompetencje, a to się przekłada na wycenę tych spółek na warszawskiej giełdzie, przekonywała. Ten polityczny handel stołkami pomiędzy partiami Zjednoczonej Prawicy to są bardzo konkretne informacje dla wszystkich obywateli, dodała Gasiuk-Pihowicz. Byliśmy świadkami żenujących targów naszym wspólnym dobrem, jakim są spółki Skarbu Państwa, jakie należą do wszystkich Polek i Polaków, mówiła Barbara Nowacka. Dlatego domagamy się w trybie dostępu do informacji publicznej informacji, gdzie jest ta lista i ujawnienia tej listy. Tę listę ma prawo poznać przede wszystkim suweren, przekonywała. W zeszłym tygodniu portal Gazeta.pl podał, że wicepremier Jacek Sasin przygotował audyt spółek Skarbu Państwa, w którym wskazano ludzi związanych z PiS, Jarosławem Gowinem i Zbigniewem Ziobrą. Raport miał trafić na biurko prezesa PiS w czasie negocjacji na Nowogrodzkiej.